Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Resident Evil Revelations 2. Słuchajcie, teraz mam trochę czasu i mam nadzieję, że może wyrobię się z nagraniem tego odcinka, ponieważ... A nie, spiniak. Mam nadzieję, że wyrobię się z nagraniem tego odcinka z tego sprawdzam ostatnio, nie spoilerując sobie, więc naprawdę niewiele mi do końca tego epizodu zostało. Tak myślę, gdzieś 40 minut jeszcze. No i mamy teraz posłuch do sklepu pokupować parę rzeczy, więc myślę, że 45 minut i raczej nie będzie, mam taką nadzieję. Więc mam też nadzieję w takim razie, że wyrobię się z nagrania tego epizodu. W odcinku już ten epizod skończył, zaraz widzę, że teraz nas te świniaki będą atakować. Mamy tak co, te świniaki z mojego punktu widzenia nie są jakimkolwiek zagrożeniem, więc nimi się za bardzo martwić nie muszę. Właśnie... Lepiej, żebym grał w Very Important teraz z Natalią. Bo faktycznie teraz może Berym będę grała. Dobra, nie. Nie zostawiamy tej butelki. Dobra, i to więcej. Here comes the rain. Are you gonna be warm enough? I'll be alright. So where are your mom and dad? They died. In Terra Grigia. You were there when the city went down? I'm sorry. None of this could have been easy. You're a tough girl. Thanks. It's on people like me to protect people like you from bioterrorists. We shouldn't have let you down. So where'd you go? Terra Safe put me in a home. A facility. I'm sorry, Natalia. I won't ask any more questions. No, Natalia naprawdę dobrze się trzyma, jak na swój młody wiek. I teraz jeszcze biorąc pod uwagę to, w jakiej sytuacji się znalazła. Jest twarda, to jej trzeba oddać. I nie musi przeklinać na siłę jak Ellie, żeby to pokazywać, że jest twarda. Oho, ktoś nas chyba obserwuje. Czemu to był męski głos, a w napisach było napisane "czekałam na ciebie"? Skoro to męski głos był. Ja w ogóle też już bardzo zauważyłam, że też niektóre becki można rozwalać, ja też na to muszę zwracać uwagę, że niektóre becki można rozwalać jako bery i tam też pewne rzeczy można znajdować w tych beckach. Więc to jest też istotne, żebym na to również zwracał uwagę. Ale właśnie. Zauważyłam, że teraz znowu kierujemy się tą całą ścieżką, którą... Może tędy nie powinnam iść się. Zmówicie co? Może ja używam pistoletu. Ty jesteś, jest. Dobra, teraz go rozwalę. Dobra, tutaj jest podpunkt do rozwalenia, okej. Okay. Jest, kurde, żyje. Ach, kurde. No widzę za potwór. Aj, za dużo amunicji marnuje. Za dużo amunicji marnuje. Mam nadzieję, że uda się znaleźć jakąś skrzynkę. Cokolwiek. Ja właśnie dlatego wtedy posłał, bo miałem nadzieję, że jakaś skrzynka będzie. Albo kto wie, być może my faktycznie teraz tędy pójdziemy, jako Berry i Natalia. Myślałem, że my po tej drabinie pójdziemy, po której to jest posłuch Clay Moira, po której właśnie posłuch Clay Moira, ale właśnie ta drabina jest zniszczona, okej. Okay. Czyli my faktycznie pójdziemy inną drogą. No mam nadzieję, że uda mi się znaleźć trochę więcej amunicji do pistoletu, bo w sumie by się przydała, no i również do karabinka też. Tylko właśnie, no muszę tutaj naprawdę mieć oko na tę skrzynię. Tutaj... Dobra, ta lęk tak nie przejdzie. Ale patrzcie, co się mówiłam, my teraz kierujemy się... A co my teraz idziemy tą samą ścieżką. Idziemy tymi samymi korytarzami. Którymi również zły kleryk Moira, po prostu podążamy ich tropem. No, ale mimo tego, co poruszamy się po innych lokacjach, po tych samych lokacjach, no to jednak jest to coś innego. Ponieważ... Świder, wiecie co? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że tutaj jest akcja z Fiderem. Co to ma oznaczać?
My przecież nie mamy świdera. Wiecie, kto miał świder? Wiecie, kto miał świder? Świdera mają Pedro. Pedro miał świder i ja się naprawdę boję tego. Zatem Pedro nas zatkuje w swojej zmutowanej wersji. To jest możliwe. Nie, to kurde, z drugiej strony chyba nawet nie zdziwi. No ale musimy najwyraźniej stand, no, okej, okay, no dalej tego nie weźmie. A Perry to weźmie, no Perry trochę zmarnowała misji. Okej, okay, Perry to weźmie. No niech to weźmie. Kurde, no chciałbym jakąś torbę znaleźć, która byłaby w stanie powiększyć skład Perry'ego, żeby był w stanie przekowywać więcej amunicji przede wszystkim. Kurde! Ach. Ale to zwaliłam. Sprawy mi się go udało poćku załatwić, a tu dupa. Dobra, chwila. No widzę, za potwór idzie. Dobra, teraz. Ech. Strasznie teraz amunicję marnuję. Ech. Cholera. Będzie co, mnie chyba zabije właśnie. Aj! Dobra, to co? Niech on mnie zabije. O, dobra, ulecyła mnie. Chyba. Nie, nie ulecyła mnie. Dalej, krwawie. Tak, dobra, może Barry mu się poprawi. Kurde, chwila, zioło. Spróbuję zioło łyzyć. No właśnie, o tym nie pomyślałem. No. W końcu ma te zioła po coś. Nie wiem, co... To ja wiem, że to jest potrzebne do tam wytwarzania broni, no ale nie mogę tego robić, bo niestety ten... się gra pierdoli wtedy. Dobra, dziękuję za amunicję. Ja to mam nadzieję, że mogę przejść spokojnie tą grę bez ulepszania tych broni. Myślę, że to jest możliwe. Przynajmniej na tym poziomie to jest możliwe. No serio! Chwila. Ja mam cykl jak Natalia, nie? O! To jest dobry pomysł. I teraz wstań! Kurde. Gdzie jest to złote coś? Dobra. Załatwiony. Kolejne. Do tego bym chciała poćku załatwić. No! Ej, to nie, nie da się ich poćku załatwić. Patrzcie, no. Się obrócił znowu. Cegła! Kurde, cegła! Ech. Świetnie. Dobra, załatwione, ale tam nie straciłam. Ej, no ale nie wiem, wydaje mi się, że nie dało się ich załatwić po cichu, no bo próbowałem się do niego zakraść, a on się nagle obrócił. Jakby to było skryptowane... Chyba sobie żarty ze mnie robicie. Ja mam z tym walczyć, tak? Tak, zdecydowanie mam z tym walczyć. Wow, to jest kolejny. O nie, to jest to gówno, nie. Umieraj mi tutaj. Jest to ten dziadyga, no.
Kurde, chcą strzelać, nie, chyba w to. Zostaw mnie. Ach, on ma tą maść cholerną. Aj. Dobra, ale nasycie. Nasycie to działanie maść po czasie znika. Ale kurde, teraz straciłem tutaj strasznie dużo amunicji. I to jest problem. Ja mam nadzieję, że ja tu znajdę. Ja naprawdę mam nadzieję, że tu znajdę jakąś amunicję czy coś. Obym coś tu znalazło, bo teraz naprawdę jestem trochę w dupie. Sporo to właśnie amunicji straciłam. No bym naprawdę mi tutaj na talerzu coś znalazła, bo jest nieciekawie, jest bardzo nieciekawie. Ogólnie. Może być jeszcze nie bardziej nieciekawie, A nie, dobra, te dała mi okej. Bo może być tak, że właśnie nie będę wiedziała, gdzie mamy iść, ale jak już wiem, gdzie mamy iść, którędy. Dobra, może coś w tej skrzyni będzie. Nie. Dobra, już. Nie wiedzę, ogarnąłem, jak działa ta minigierka. To jest plus, już nie wiedzę, ogarnąłem, jak to działa. Ech, no teraz mało brakowało, sprawie się udało, no. Nie. Też nie. Kurde. Ech, jest tak blisko było. Gdzie to niby będzie? Źle. Dobra, udało się. Co to będzie? Natalia, a kurde, ja nie mogę tego podnieść? Powiedz, co za to mogę podnieść? No niby mogła to podnieść jako Berry, ale to chyba kurde jest przypisane do Natalii, no ale teraz mam nadzieję, że taka torba będzie dla Berry'ego również. I dla Claire. Dobra, Berry to niech się ulecy. Okej. Okay. Więc mam amunicję. Jest pistoletowa amunicja, to mnie akurat cieszy bardzo. Okej, okay, no i jesteśmy w tym miejscu. Okej, okay, no to jest to samo miejsce, gdzie byłyśmy jako Claire i Moira, więc faktycznie już nadganiamy ich trop. Kurde, no chciałem w tym odcinku skończyć ten epizod, tylko boję się, że mogę nie zdążyć jednak, niestety. Nie mówcie mi, tu... Znowu jest ten niewidzialny stwór. Are you fucking kidding me? Znowu ten niewidzialny stwór tu jest. A nie, to jest to! Cholerstwo! Ach, du... Dobra, to cholerstwo, muszę też na to uważać. Ech, no z jednej strony chcę się trochę rozglądać, z drugiej strony boję się, że... Z drugiej strony po prostu nie chcę też przedłużać, nie wiadomo jak tego epizodu, no. Nie wiadomo też jak tego odcinka. Dobra, po prostu idziemy. Mam nadzieję, że tutaj niczego więcej nie ominęłam. Zaraz sobie poradzimy... Okej, dzień dobry, witam pana. Mam nadzieję, że pan się teraz do mnie tyłem nie odwróci, jak to było w spadku pana kolegów. No, are you fucking kidding me? Dobra, rozwal mu to, rozwal mu to! Ech. Ich się nie da teraz załatwić po cichu. Ewidentnie ich się nie da załatwić po cichu, no kurde, to jest tamci. Dobra, jestem... Ewidentnie ja niestety za bardzo kozakuję. Dobra, gdzie on jest? Tutaj jest. Ech. Co ja wyrabiam najlepszego? Dobra, chwila. Gdzie on jest? Spróbuję go w taki sposób załatwić. Kurde, ale tam jest...
Chwila, gdzie oni są? Dobra, okej, okay. Dobra, ogarnij mu o co chodzi. On rzuca we mnie takim gównem, ja tego muszę unikać. Do rewolwera nie mam w ogóle amunicji. Muszę mu strzelać w to złote gówno. A no właśnie. Nie, tym razem mnie nie trafisz. Tym razem mnie cholerę jedna nie trafisz. Dobra, załatwiony chyba. Tylko znowu cię muszę ulecyć. Znaczy znowu się muszę ulecyć, to przydałoby się może jakieś zioło znaleźć czy coś, bo już naprawdę z tym ziołem o Berego jest niestety nieciekawie. Ale dobra, tutaj właśnie była Natalia. Również w kampanii Clary Moiry. Więc właśnie, Natalia się teraz będzie mogła przedzać przez tą scelinę. Ale najpierw... Może... Albo nie, dobra, może najpierw sprawdzę co jest w tej scelinie, bo to jest raczej opcjonalna ścieżka dla Natalii. Więc po prostu najpierw sprawdzę, co tu będzie. Co się dzieje z Natalią? Nie wiem, czy to jest efekt tego, że ja zostałem zraniony w trakcie walki, czy coś się kurde zrobiło z Natalią dzieje, bo patrzcie. Obraz tak psenika dziwnie. Nie wiem, co to jest kwestia tego, że... Nie wiem, co dobrze zrobiłam, że tutaj posłem jako Natalia. To chyba był bardzo, bardzo zły pomysł, że tak zrobiłam. I teraz jest kurde problem. Gdzie jest Berry w ogóle? Natalia jest ogólnie strasznie pokręcona. Dobra, tu jest Berry. A dobra, bo to znowu jest chyba ten. Tak, to jest ten kurde znowu. Niewidzialny. Dobra, załatwione. Kurde, niepokojnie mnie to za naprawdę mam tak mało amunicji. No coś co z tym zrobić. Dajcie mi jakąś amunicję, cokolwiek, ludzie. Ammunition, I need ammunition right now, right fucking now. I need ammunition. Give me this ammunition. Tam będzie jeszcze jakiś, kurde. Nie no, nie dziwię się, jeśli ja ominąłem z jakąś amunicję. Ale patrzcie, znowu chyba jestem... Znowu jest chyba ten potwór. Patrzcie. Gdzie on tutaj będzie? Dobra. Nie no, w sumie nie są tacy źli nawet. Te stwory nie są takie złe. Da się w miarę z nimi walczyć. To jest Natalia pokazuje palcem, już zauważyłam, gdzie mam strzelać, więc to też jest jakieś ułatwienie faktycznie. Kurde, dajcie mi amunicję jakąś, proste! Dobra, jest nie dla Natalii, zobaczymy co to zajdzie. Mam nadzieję, że jakąś amunicję, proste, żeby to była amunicja. Bo naprawdę jest teraz cienko. Ech, kurde, mało brakowało. Najwięcej czasu tracę na te skrzynie. No znowu, ech. Dobra, jeszcze raz. Kurde, tak blisko, trzy razy tak blisko było. Może teraz, dobra, teraz się udało, ale jest co jeden zamek. Dobra, co to będzie? No to skrzynia tylko. Niech Natalia to wezmie. Błagam was, dajcie mi amunicję, proszę, bo jest u mnie cienko, strasznie jest cienko u mnie z amunicją, proszę tą amunicję, tak? Give me ammunition, dobra. Musimy teraz to... Dobra, to otworzyć. To już akurat znam akcję z tym. Tylko was ich... A patrz, to jest zablokowane teraz. My tego nie przejdziemy. To jak ja mam w takim razie przejść?
Okej, okay, to mam amunicję, niech wezmę Berry. Ale jak ja mam w takim razie psalić, jak tam jest zablokowana ścieżka? Nie wiem, może Berry to będzie mógł jakoś przesunąć? Czy jak? Chwila, F, podążaj. Co mi to się wyświetla teraz? No to niech poczeka tutaj. No bo nie rozumiem teraz za bardzo, jak mam... Chwila. No dobra, jak mam się tam dostać? Because I don't fucking understand right now. Jak mam się tam dostać? No bo tu jest zablokowane, to się nie dostanę tędy. O cholera, no sytuacja, w której utknęłam osobiście. Wiecie co, to zaraz chyba sprawdę ucalę, bo naprawdę mi to już... Nie wiem, co mam tu zrobić. Kompletnie nie wiem, co mam tu zrobić. No bo otwieram to. Dobra, słuchajcie, robię cięcia, nie będę teraz stos na to. Robię cięcia i sprawdzam, jak to przejść. Dobra, wiecie co? Obawiam się, że mogą chyba jedną zepsuć. A mianowicie. Sarc, gdy nagrywał, ustawił taką skrzynię przy tej kracie. Ja tego nie zrobiłam w trakcie kampanii Clary Moiry. I mam nadzieję, że to nie będzie coś, co właśnie sprawi, że mogę mieć problem. No bo chwila. Teraz mi się udało dostać do tej kraty. Zaraz, bo to czegoś... Wiecie co, chwila. Niech na to zostanie. Niech ona to zostanie. Bo już chyba teraz załapam, o co chodzi. Tu jest zablokowane, tu jest kolejce pozablokowane. Dobra, słuchajcie, to robimy tak. Na to musi zostać. Ja otwieram bramę, niech ona tam przejdzie i później niech mi coś ustawi, żebym ja mogła przejść. Jako Berry właśnie. Już teraz wiem, o co chodzi z tą komendą podawać ceka. Już teraz ogarnęłam, o co w tym chodzi. Dobra, słuchajcie, mam to ogarnięte. Ja tylko zauważyłem, że teraz trochę czasu straciłem na to, ale to właśnie, dobra, teraz tak, ja otwieram bramę i Natalia przejdzie. Właśnie, Natalia będzie mogła przejść i tak teraz mi Natalia ustawi to. Kurde, nie. Nie, no nie może mi tylko Natalia ustawić? Może. Dobra, to niech jest teraz Beru otworzy bramę. I niech Natalia tutaj właśnie to ustawi, żeby Berry też mógł przejść. Dobra. I my się teraz przełączamy na Berego i wracamy tam. Dobra, o to ogarnęłam, o co chodzi. Powiem tak szczerze. No cię, co się udało mi się tam ogarnąć? Co Berry, co się teraz zgubiłam, no zajebiście. Chwila, które ty wracam? Tędy się wracam. Ja to teraz muszę wrócić, przejdziemy do tą bramę, no i o co idziemy dalej, nie? Kurde, nie po co mi to czasu zmarnowałam w sumie. To było takie łatwe do rozwiązania, oczywiście. Jak zwykle, to jest już... Wow! Co on mnie właśnie zabił? Serio? To on mnie zabije, jak mnie zauważy, tak? Aru, fuck, nie, no c... Gdzie mnie cofnie? Aż się boję, gdzie mnie cofnie. O ja cię tutaj. Dobra, gdzie on jest, bo... To jest ciemno w chuj. Patrzcie, o tam jest ten stwór cholerny. Nie no, chwila, gdzie on... Ech... Dobra, to będzie bardziej trudniejszy moment. Gdzie on jest? Gdzie ten cholerik jest? No, teraz zabity. Kurde, jest teraz, będę musiał to... Dobra, chwila. Albo nie.
Najpierw to my tam musimy dojść znowu, cholera jasna. Dobra, mam nadzieję, że z tej wiedzy tych stworów nie będzie. Nie no, będzie, jest co jednak cholerek. Nie wiem, co trafiam. Jakby trafiała, teoretycznie. Kurde. No patrz, skubany się ukrył tam. Cholera jasna. Patrz jaki gnójnie, patrz jak się ukrył. Zasraniec jeden. Ale w ogóle ile amunicji zmarnowałem przez tego gnoja, no ja pierdzielę. I miałem kurde nadzieję, no już nie otwieram tej skrzyni, bo wiadomo co tam będzie. Pochuj mi amunicję. A co, pochuj mi skrzynia jakaś z częściami ta trzyma. Amunicja to mi akurat jest bardzo potrzebna. Dobra, to teraz robimy tak. Teraz tak, chwila. Robimy tak w ten sposób, że Natalia zostaje. Natalia zostaje. No, ale tydzień zostaje, bo oczywiście idę teraz w stronę bramy zamy. A nie chwila! Ja muszę chyba to rozkazać Berry. Nie, dobra, Berry, ty pójdziesz z tą, mam nadzieję. Nie pójdzie za mną. A tam stoi? Stoi, dobra, stoi tam. To robimy teraz tak, tak jak chcesz, nie ze. Albo kurde, może z drugiej strony. Znaczy, nie, no to tam nawet też tą skrzynię popchnie, to równie dobrze to może być Natalia też. Nic właśnie, Natalia tutaj zajmie się tym. Ja jej to otworzę. I teraz właśnie, teraz kurde! Chwila! Skrzynia! Jeszcze raz. Kuźwa, ale tyle to zmarnowano to gówno jebane, no. Żeby to ogarnąć. Kurde, mam nadzieję, że moja mama trochę dostanie dłużej ten sklep. Naprawdę chciałbym ten epizod skończyć w tym odcinku. Aż kurde, teraz tylko boję, że nie zdążę, no ale. Dobra, ja już mam nadzieję, że mnie nie zaatakuje ten stwór. Nie no, chyba już teraz nie będzie problemu. Chyba już te stwory, dwa stwory tutaj były, zabiłam te stwory. Więc już chyba nie będzie powtórki z rozgrywki, że ja tutaj zginę znowu. Mam taką nadzieję. Albo i będzie. Kuźwa jest tam. Oj, tym razem się nie pozwolę na to. Kurde, ale naprawdę, ja mam nadzieję, że szybko znajdziemy jakąś amunicję. Bo jest naprawdę ciężko z Berrym. Just stay there. Okay. Właśnie. Powiedzcie mi, że tu będzie jakaś amunicja. Please, pliska. Ammunition, give me ammunition. Dobra, uwaga, żebym teraz znowu nie wpadł do tej dziury. Jak to zrobiłam w kampanii Claremore. Kurde, nie ma tu nic, ja pierdziel amunicji, ja chcę amunicję. Ale jest dupa teraz, naprawdę, jest teraz ogromna dupa, potrzebuję amunicji w trybie now. W trybie fucking now. No nie no, znowu kolejne. Nie mówcie mi, że znowu to gówno niewidzialne, znowu to gówno niewidzialne chyba. Tak, to znowu chyba to niewidzialne gówno, mogę obok tego psa iść? Ominę to. Mogę to ominąć? Będzie kierujemy w tą stronę. Dobra, ominam to. Co moje było tłumaczone na nie jesteś prawdziwa? A ona, chyba ona, no bo skoro było napisane scam, powiedziała you are souls, czyli jesteś duszą. Co bardziej jesteś dusami. No i panowie. Good. Let's pick up the pace.
Dobra, za chwilę przyspieszymy, ale Barry, my te z amunicji potrzebujemy, wiesz, że to naprawdę u nas krótko z amunicją. Dobra, jak to z amunicją? 10 do pistoletu. Jest bardzo źle z amunicją. Proszę, dajcie mi amunicję. O, nie podoba mi się ta ikonka. Bardzo mi się ta ikonka nie podoba. Jak to? Przecież na tyle może przejść. Albo i nie może. Ej, no jakiej tu głupie na tyle by tamtędy przesłał spokojnie. Gdzie mamy iść? Dobra, chyba to odstałem jako Clary Moira, mam nadzieję. Kuźwa, no nic nie ma, ja pierdolę. O nie. Ktoś się odezwał i to nie jest dobry znak. Dobra, tędy mam iść. Barry, chodź. Ruszaj dupę. Co to jest? Co to jest? Amunicja, tak, amunicja. Jak dobrze. Ale jest to by się tak więcej tej amunicji przydało. Barry, there's something over there. Oho. No znowu ten stwór? Chyba tak. The monster isn't looking this way. Mam dwie opcje, iść na górę albo iść do stworów. Co ja robię oczywiście? Idę do stworów, bo jest to totalnie głupia. No niech będzie z we znaku Barry, żebym tego nie zauważyła później. A co ja po co mi alkohol, biorąc pod uwagę to, co to jest tam do przedmiotów, w sumie z nich nie korzystam. Mnie to chyba nie było jako Claire, ani jako Moira. Mnie to chyba jako Claire Moira nie było. Co to jest? Wiecie co? A kartomot sobie zostajcie sami, bo... Chciałbym jednak trochę przyspieszyć. Ten epizod, ten odcinek. To jest chyba naprawdę... No. Kuźwa, znowu on. Patrzcie, znowu on. Już poznaję, że to on po tym, że ten wzrok znowu się nam pogarsza. Tylko kurde, jak teraz... Nie no, on jest tam za drzwiami. No tam na razie póki co chyba się nie muszę nim przejmować, bo chyba idziemy na górę. Za drzwiami jest, albo tutaj jednak jest... Tutaj nie wiem gdzie. Chwila. Tutaj jest. Dobra, załatwione. No mi trochę chyba popsułeś ostatnio. Tutaj nic nie ma. Jest skrzynia. Powiedzcie, że w tej skrzyni będzie amunicja. Please, amunicja, pliska, pliska, pliska. Give me ammunition. Zielone zioło, okej. Okay. No też może być w sumie. Ale amunicji bym jest... I oczywiście ja mam tam drzwi otworzyć, chyba sobie żart robicie. Ja mam oczywiście otworzyć mu drzwi. Jasne, już jest spesa. Już to robię, nie? Totalnie, już to robię. O kurde. Nie mówcie mi... F. A to teraz czego? Nie mówcie mi, że tam jest Gabe za drzwiami. To jest takie możliwe, choć... Barry to musisz zbadać na helikopter? Wait. Well, that's one hell of a parking job. Tam chyba nie było Gabe'a, jego ciała. Tak szczerze mówiąc, to zaczynam się trochę... Amunicja. Tak szczerze mówiąc, to zaczynam się trochę obawiać tego, że za chwilę nas spotka coś bardzo nieprzyjemnego. Nie chcę tam tych drzwi otwierać, ale to jest chyba jedyne wyjście w tym momencie. No to przecież tak. No to przecież muszę tam te chyba drzwi zasrane otworzyć. Chyba sobie żartujecie ze mnie. Ja będę drzwi otwierać komuś, nie? No, to już naprawdę mnie musiało pojebać chyba. No, oczywiście, że to jest something over there. Zawsze jest something over there.
Nie, ja nie chcę tego robić, ja totalnie nie chcę tego... Zapis gry, oj, zapis gry. Otwiorzę drzwi, a za drzwiami będzie stwór... Tak, będzie stwór jakiś za drzwiami. Kurwa, coś tak czułam. Aru fucking kidygni. Coś tak czułam, że my go jeszcze spotkamy. Słuchajcie, to jest akurat jeden fragment z tej gry, który jest, tylko pamiętałam, że on chyba się, on z nim jest, chyba będziemy walczyć. Ale myślałem, że jako Claire będę z nim walczyć, jako Ben muszę z nim walczyć. Z tym Pedro. Dobra, jak go teraz załatwić? Nie wiem, jak go załatwić. Kurde, może snajperki użyć? Jo, pierdolę. O, dobra, to będzie naprawdę ciężkie chujstwo. Oj, to będzie naprawdę ciężkie chujstwo. No to jest psem ten Pedro, przecież jest psem miniony. Ja pierdolę. To tak obstawiałam, że my go spotkamy. Że on jest nawet z tymi drzwiami. Co ja mogę... Nie, ja nie mogę nawet, kurwa, tej skrzyni rozwalić. Kuźwa, jak go teraz zatkić, cholera jasna. Nie możemy stąd uciekać jakoś? Nie możemy jakoś uciekać? O, ty widzisz, że nie mogę jakoś uciekać. Kurwa! Jak... Chwila. Muszę chyba w tą kropkę napierdalać.